Jeszcze kilka, kilkanaście miesięcy temu tutaj były ruiny. Pan tchnął nowe życie w to miejsce. Jakiś czas temu otwarty został sklep elektroniczny, dziś otwarcie hotelu. W międzyczasie otworzył się jeszcze sklep z odzieżą dziecięcą. W najbliższych dniach otworzy się sklep sportowy. Na początku, czy w połowie stycznia, sklep medyczny. I myślę, że w horyzoncie dwóch, trzech miesięcy, restauracja, także. Obiekt jest w pełni skomercjalizowany na dzień dzisiejszy i trwają roboty wykończeniowe. Także najpóźniej do wiosny cały obiekt już będzie działał. Dlaczego wybrał pan akurat to miejsce, aby zainwestować pieniądze, tutaj prowadzić swój biznes? Myślę, że patrząc lokalizacyjnie, to lokalizacja przy drodze krajowej, targowisku, biedronce, rynku, prawda, w bardzo prężnie rozwijającym się miasteczku, gdzie firmy inwestują, budują więcej niż w Lesznie praktycznie jest dobrym pomysłem. Zobaczymy. Czas pokaże, czy mam rację. Jesteśmy apart-hotelem, nie jesteśmy typowym hotelem, e, ponieważ typowy hotel jest standaryzowany, potrzebuje o, innych y, m, licencji. Wynajmujemy urządzone apartamenty. Mamy 22 lokale, od jednoosobowych przez dwóch do, 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 do trzyosobowych. Możemy łącznie ugościć około 60 osób jednocześnie. Ale pan ma więcej pomysłów na to miejsce przy ulicy Olejniczaka? Wspomina pan już o kamienicy. Tak jest. Na ten moment kończymy pierwszy etap naszego przedsięwzięcia, to znaczy mini park handlowy w parterze oraz hotel. A już na wiosnę planujemy rozpocząć rewitalizację zabytkowej kamienicy, która tutaj stoi w sąsiedztwie. Próbowaliśmy wcześniej przystąpić do tego, natomiast są to bardzo trudne prace i kosztowne. Zastanawialiśmy się, czy Gostyń będzie chłonny na tego typu przedsięwzięcie, bo to będą droższe mieszkania to nie będzie standardowe mieszkanie w bloku. Na dzień dzisiejszy jestem przekonany, że warto spróbować, bo lokalizacja, lokalizacja i lokalizacja w mojej branży się liczy. Prowadzimy podobny obiekt w Lesznie, apartamenty Leszno, gdzie mamy dużo gości z Gostynia właśnie, z firm, z okolic tutaj Pudliszki i, 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 i Czachorowo i stwierdziliśmy, że albo w Gostyniu brakuje miejsca, albo potrzeba nie wiem jeszcze wyższego standardu i stąd pomysł na stworzenie takiego miejsca, które dostarczy tutaj Odpowiedniej bazy noclegowej, z bazą gastronomiczną. Panie burmistrzu, jak wrażenia po wejściu do Nowego Gostyńskiego Hotelu? To na pewno duże wydarzenie. Otwarcie hotelu to wydarzenie dla miasta, szczególnie dla miasta z takimi aspiracjami jak Gostyń. Wrażenia są bardzo pozytywne. Ja wiedziałem o budowie tego obiektu już od dawna, mam bezpośredni kontakt z inwestorem. No i dzisiaj jest, można powiedzieć, że to jest takie podsumowanie pierwszego etapu zaplanowanych prac. Prace warte kilka milionów złotych w bezpośrednim centrum Gostyń. W sąsiedztwie naszego rynku. Jestem bardzo zadowolony. Ja 10 lat temu, gdy rozpoczynałem tą moją przygodę samorządową, nie zakładałem takiego celu, że uda się doprowadzić do świetności tego miejsca, tak? Terenu po byłej fabryce mebli bardzo no, zdegradowanego nie ma, co, nie ma co ukrywać. Znalazł się odważny inwestor i podzielił pracę na kilka etapów. I dzisiaj zakończyliśmy, czy widzimy efekt pierwszego etapu. Bardzo gratuluję. Jestem dumny, jestem zadowolony też, jako urząd pomagaliśmy. W tych pracach przygotowawczych, no i wierzę, że Gostyń to będzie to miejsce, gdzie ten biznes będzie dobrze się kręcił. Panie dyrektorze, jak podoba się nowy Gostyński hotel? No myślę, że to jest coś trafionego tutaj na tą, na tą miejscowość, tak? bo tutaj tych hoteli nie jest za dużo w Gostyniu. No a standard jest dosyć wysoki, można powiedzieć, tak. Można powiedzieć, że brakuje tylko telefonów w pokojach, a tak poza tym wszystko jest to w standardowych hotelach o dosyć wysokiej klasie. Rzadko korzystam z hotelu w Gustyniu, chyba jeszcze nigdy nie korzystałem, ale, ale myślę, że, że będzie tutaj dobrą, dobrym punktem, tym bardziej, że przyjeżdżają różne osoby na badanie bilansów chociażby, czy, czy na kontrolę. I szukają właśnie jakiegoś dobrego hotelu, a tego naprawdę brakowało w Gustyniu.